To się znowu stało. Dlaczego te sztylety? Nawet nie skończyłem pić. Chwila, moment. Dlaczego? Ktoś mi może to wytłumaczyć? Dlaczego to się dzieje? Zawsze kiedy wczytuję save'a, mając ustawione sztylety. Tylko to, że nigdy się nie dowiem. Dobra, pozbądź się może obciążenia z ekwipunku i tak przy okazji siemano. Chwila, moment. Jak dużo ma obciążenie? W sumie teraz niewielkie. Wywalę sobie po coś. To powinno wystarczyć. No i udam się wreszcie do lokacji z moda, którego to sobie ostatnio pobrałem. Tak jak obiecałem. No i udało mi się to zrobić. Udało mi się tutaj dotrzeć już w tym odcinku. Właściwie to już nawet w poprzednim. Ale tak. Możemy już sobie sprawdzić modyfikacje, które pobrałem sobie dzisiaj wcześniej. Gdyż dwa odcinki temu mówiłem o tym, że naprawdę fajnie by było, gdybyśmy mieli jakikolwiek mod na walec drogowy. Otóż użyłem wujka Google, no jak się okazuje, istnieje mod na walec drogowy. Tak. Od tej pory mamy w Skyrimie walce drogowe. Czy to nie jest piękne? Porozmawiajmy sobie w takim razie z naszym sprzedawcą, który to może nam sprzedać te wszystkie dobra. Więc zobaczmy. Potrzebujesz czegoś? Co masz na sprzedaż? Rozejrzyj się. A więc zobaczmy. Posiada tutaj pełno fajnych dwemerskich broni, gdyż mod ten ogólnie dodaje, powiedzmy, że nowoczesne urządzenia do Skyrima. Nowoczesne urządzenia w formie dwemerskiej. Mam tutaj takie coś, cokolwiek to jest. Nie mam tak właściwie pewności, co to za urządzenie. Mam tutaj piłę mechaniczną, którą swoją drogą testowałem sobie na innym save'ie, no i niestety nie ma żadnych dźwięków, ale na pewno wygląda fajnie. Piłę normalną, taką o. Mam tutaj pełno naprawdę świetnie wyglądającej broni, z której to nie ma zamiaru tak za bardzo korzystać, jako że nie ma tutaj żadnych dwumiejskich nowych do rzucania. Ale ma tutaj nail gun, co jest naprawdę bronią świetnie wyglądającą, powiedzmy. Zajmuje chwilę na doładowanie, a później wystrzeliwuje gwóźdź we wrogów. Może tutaj się kiedyś po nią wrócę, ale na chwilę obecną chyba będzie trochę zbyt OP. Ma to również zwyczajne dwumiejskie rury. Co jeszcze? Paralizatory. Właśnie, bo dlaczego by nie? Tenderizer, co to jest? Zgaduję, że to jest tylko jakaś taka coś do ubijania mięsa. Również patyczki, to jest również miecze świetlne. Tak, może coś do cięcia ziół. To jest kosiarka! Serio? Kosiarka, dwemerska kosiarka. Czy to nie jest świetna broń? Kiedykolwiek pomyśleliście sobie, już wiem, jaką broń będzie używała moja postać. To będzie kosiarka, tylko że dwemerska. Tak, jeszcze lepiej. Ubijaczka do jajek. Tak, świetnie. Albo klucz. Tak, świetne bronie, naprawdę. Dzielą się taka patroli na te broń, które są naprawdę świetne, typu piła mechaniczna, jak i również na te, które są po prostu śmieszne. Następnie strój. Mamy tutaj pełno rzeczy. Powiedzmy tak. Te trzy gogle dają nam efekty działania narkotyków. Znaczy, dają nam po prostu efekty wizualne na działanie narkotyków. A więc szczerze mówiąc, kupię sobie to. Tylko z ciekawości. Tutaj mam jeszcze gogle noktowizoryczne. Co jest też naprawdę fajną rzeczą. Nie wiem, czy planuję z tego korzystać. Znaczy, na pewno niektóre z tych rzeczy są bardzo OP. Nie testowałem sobie jeszcze sniper scope. Nie wiem, czy to w ogóle działa, gdy widzę tutaj jedynie broken. O, jest. Dwarven Sniper Scope. Szczerze mówiąc, kupię to sobie z ciekawości. Być może będę z tego korzystał. Jako, że normalnie moje sztylety nie mają żadnego przybliżenia. A więc jeżeli dzięki temu będę w stanie się przyglądać bliżej, w sensie, że to mi umożliwi celowanie jak z łuku, to by było naprawdę fajnie. Co jeszcze? To chyba tak naprawdę wszystko, co chciałem kupować. Nie wiem, czy już sobie kupowałem Night Vision. Ale chyba nie. Chyba nie, ale nie będę tego raczej potrzebował. Ma to i także skumę. Świetnie. Pożywienie. Różnego rodzaju alkohole, bo dlaczego by nie. Ale rzeczy, które mnie interesują naprawdę. Znaczy, ma tutaj także części dwemerskie. To mnie za bardzo także nie interesuje. Może później szczapki się do czegoś przydadzą. Ale ma tutaj także księgi. Mianowicie jest tutaj pendrive dwemerski, który umożliwia mi przyzwanie sobie walca drogowego. I to mnie naprawdę interesuje. W każdej chwili w boju będę mógł rzucić we wroga walcem drogowym, zupełnie jak Dio. A więc to... Nie mówcie, że pendrive'y nie są w klimatach Skyrima. Chodzi mi raczej o to, że walce drogowe są w klimatach Dio, no i dlatego będę z tego korzystał, czasami. A więc kupmy to sobie. No jak widzicie, świetny sposób na wydanie całych pieniędzy. Przy okazji możemy posprzedać niepotrzebne rzeczy. Na przykład moje stare noże. Strzał może, bo jeszcze teraz nie będę sprzedawał.
Co jeszcze? Chyba z broni. Zaraz. Stola była w letargu. Proszę bardzo, trzymaj to. Co jeszcze? Młot iskier, trzymaj. Łuk myśliwski też. Łuki renegatów, jak najbardziej. To chyba tyle. To jest stroju, której chyba pewne rzeczy popodnosiłem. Tak, czarne szaty maga, których nie planuję używać. Jakieś tam diademy. Lekkie pancerze elfów. Pierścień pomniejszej magii. Z tego mogę nawet korzystać. Porządne buty, trzymaj. Porządny ubiór, trzymaj. Buty kondycji, jak najbardziej. Srebrne pierścienie, też. Z ametystem, z granatem. Stalowa zbroja, wysokie buty. Szatanek romanty, przywołania, zniszczenia. No i talmorska z kapturem, za to również trochę dostanę. Szatry negatów. No i powoli odzyskuję te wszystkie swoje pieniądze. Ametysty to też. Klejotów duszy nie będę sprzedawał. Granaty bez skazy. Trzymaj. Księżycowego kamienia. Tu mi się może chyba jeszcze do czegoś przydać, ale skóra, trzymaj. Szczapka złota. Nie będę tego jeszcze teraz sprzedawać. Zwitek papieru. To przypadkiem podniosłem. Też trzymaj. Księgi. Miałem tutaj chyba parę drogich rzeczy. Tak, wyzwanie dla płatnerza i żebrak. Przepis na miksturę. Nie, tego nie będę jeszcze teraz sprzedawał. Nawet tego jeszcze nie przeczytałem tak naprawdę. Wino. No, to chyba tak będę wszystko, co chciałem posprzedawać. A więc tak jest. Uwaga. Te bębny w tle. Zacznie to zapewne dźwięk którejś z tych maszyn. To jest jakieś, to znaczy takie tan, ta, tan. Sprawdźmy sobie może najpierw to, jak to się prezentuje. Nie widzę żadnej różnicy. Czy tam dodaje jakąś moc? Nie, nie za bardzo. Aktywny efekt. Jak to się aktywuje? Strój. Chwila, moment. A, to jest broken, dobra. Dlaczego kupowałem zepsute? A, zgaduję, że w takim razie... Dobra, delikatny błąd. Zaraz wracamy. Posprzedaję im to. Wyobraźcie sobie serię cały czas z takim efektem. Wyobraźcie sobie, że muszę przykładowo stworzyć jakąś trudną misję. Cały czas noszą z tego gogle. To brzmi jak dobre wyzwanie. Następnie. Strój. Sniper scope. Jak mam tego używać? Nie mam pewności. To widzę jakąś moc może? Nie. Eagle Eye stamina consume. A, dobra, dobra. Czyli to dziadko i właśnie na perek z łucznictwa. Okej, już ogarniam. Czyli że dzięki temu nie będzie mi... Przybliżanie podczas normalnego łucznictwa zużywało staminy. Czyli niestety jest to dla mnie jeszcze bezużyteczne. A więc okej, z tego co widzę... Ty ja. Z tych rzeczy nie mam niczego specjalnie użytecznego. Ale... Uwaga. Teraz wreszcie posiadam moce Dio. Kilometr, moce... Okej, mam tutaj Zawardo. I możemy sobie przyznać nasz własny walec drogowy. Wsiadajmy w takim razie. Jak na konia. Tak, animacja może... Dlaczego? Zbugował się tak delikatnie chyba. O, teraz działa. Znaczy, nie działa on tak dobrze jak koni. Nie umożliwia nam wjeżdżania pod górki, a więc będę go używał tylko w boju, zrzucając go na wrogów. I to też nie zawsze, gdyż wiem, że nie jest to zbytnio klimatyczne. Ale... Czy to nie jest piękne? Mamy walec drogowy, którym możemy sobie jeździć po świecie. Jak epickie to jest. Pies! Odsuń się z drogi! Niestety, ale nie możemy nimi go przejechać, co jest naprawdę dosyć słabe. Ale pomyślcie sobie, jak fajnie by było, gdybyśmy mogli. Ale okej, to jak na razie tyle, jeżeli chodzi o nasz walec drogowy. Nie wiem do końca, jak się go pozbyć. Znaczy, znika po 300 sekundach, okej? Gdzieś to jeszcze stał ten pies. Chyba pobiegł w stronę tamtego domku. To jest tak właściwie kolejna ciekawostka. Pies nazywa się Meko. No i tutaj jest właśnie dom, w którym to umarł jego właściciel. Chyba pies już będzie teraz siedział w domku, nie? Tak. No i psa tego możemy sobie wziąć ze sobą. Ale jako, że jestem Dio, nie planuję. Mogę też powiedzieć, że go zabiję, ale nie będę aż taki zły, dobra? Po prostu nie mam w okolicy żadnego pieca. A więc spoczywaj w pokoju, Nordzie. To jest trochę niepokojące. Zobaczcie, jaki wierny walec drogowy. Podąża za swoim właścicielem.
Państwo, mi retoryka wzrasta, ładnie. I mam także level upa. Nieźle. Nie potrzebuję, bo jakaś łajza na mną łaziła. Tfu, jestem Dio. I... to jest odrobinę creepy, okej? Okay? Kiedy twój walec drogowy za tobą jeździ. To jest po prostu bardzo zaawansowana wemerska technologia. Dobra? To nie jest żaden nawiedzony creepy walec drogowy. On po prostu... It just works, okej? Okay? It just works. Takie, no pojedź mną, proszę, pojedź mną. Mam nadzieję, że ten walec wreszcie przestanie za mną. Co ja uczyniłem? Tak, w poprzedniej serii mieliśmy Serane, mieliśmy Cardio. W tej serii mamy po prostu walec drogowy, który będzie naszym followerem. Czy to nie jest piękne? Tak. W tej serii mamy walec drogowy. Nie potrzebujemy Brana. Nie potrzebujemy Arwaka. To jest nasz follower. Muszę tutaj zrobić sobie miniaturkę fajną. To załatwia kwestię miniaturki. Chodźmy dalej, za mną mój wierny walcu. Ruszamy do boju. Przyjdę sobie może nowy, gdy zapamiętam, za niedługo zniknie. I uwaga, wjadę na walcu w szeregi wroga. Jak epickie. Ej, walcu, zaczekaj! Roda Rolarda! Tak! To jest Roda Rolarda Requiem! Ten walec sam nakurwia wrogów! Boże! Tak, to jest najlepszy mod! Czy kiedykolwiek chcieliście walec drogowy, który będzie sam nakurwiał wrogów? Teraz to macie! Tak, walcu drogowy, odjedź ku zachodzącemu słońcu! Ja, to jest takie głupie! Boże, co się tutaj dzieje? Ktoś mi to wytłumaczy? Dlaczego ten walec drogowy? Ja nawet nie będę narzekał. To jest piękne. O nie, nie mam many. Szybko, muszę przyznać walec drogowy. Tylko on może mnie uratować w boju. Come on. Jeszcze tylko trochę many. O nie, tutaj jest kolejny. Potrzebuję mojego walca drogowego. Dobra, użyję sobie jednej miksturki. A właśnie, on to jeszcze awans. No to okej. Okay. Walę sobie może trochę w manę. Roda Rolarda! Da. Nakurwiaj ich walcu. Dawaj! Walec drogowy! Tak, daw radę walcu. To jest piękne. Tak, jeszcze tylko tamte... Dobra, bij tego czarodzieja! Tak! Potężny walec drogowy. Ja nawet nie muszę nim sterować. On po prostu sam z siebie nawala wrogów. O nie, tylko nie mój walec drogowy. Tylko nie to. Jak mogliście, ludzie? To piękne stworzenie miało uczucia. Tylko nie mój kochany walec drogowy. Zabiję was wszystkich za to. To za mój kochany walec drogowy, potwory. Był taki młody. Dopiero co wyszedł z fabryki. Ale powiedzcie, że to nie było piękne. Cholerny walec drogowy do pomocy w walce. Krztuszę się. To wszyscy? Czy są to jeszcze cykolwiek ludzie w ubraniach? Tego im nie daruję. Szybko, walcu drogowy, zabij tego szkieleta. No tak, zapomniałem, że potrzebuję naprawdę dużo many na przyzwanie go. Come on. Tak. Roda Rolarda! Roda Rolarda! Muda! Osoby, które nie znają kontekstu... Boże, to jest takie głupie, a jednocześnie takie piękne. Jak coś może być aż tak głupie, a jednocześnie aż tak piękne? To chyba definicja JoJo. Tak głupie, a jednocześnie tak piękne. Weź sobie może parę strzał. I moje noże, bym poprosił. Okej, chodźmy dalej. Tam jest jeszcze kamień, z tego co widzę.
Weźmy go sobie. Znaczy, odkryjmy go sobie, żeby mieć fast travela. I mam tam jakiś taki jakby dziwny efekt na tym drzewie. Tylko kozorza, która się tak dziwnie odbija. I co to za kamień? Zobaczmy. Quick save oczywiście. No dobra, żadnego nie było. Kamień ucznia. Proszę bardzo. Co on tak właściwie mi daje? Szybciej odzyskuję magię, ale jestem bardziej podatny na magię. Nie dzięki, nie dzięki. Zdecydowanie nie. Jesteśmy także niedaleko samotni, tak w miarę. Odkrywamy ją sobie od razu, czy nie? Mieliśmy iść do marketu, kończymy w samotni, prawda? Tak bardzo. Tutaj jest coś ciekawego, z tego co widzę. Taki był opuszczony obóz, którego nie ma w ogóle zaznaczonego na mapie. Całą tą się sprawia, że lokacja jest dwa razy ciekawsza. Ale nie ma w nim tak za bardzo niczego. Być może tam na początku miała być jakaś lokacja. Exodus. Proszę bardzo, przywracanie. To ciekawa książka. Nie przypominam sobie w ogóle, żebym kiedyś taką widział. Tutaj ewidentnie torturowano ludzi. Widzimy tutaj przewrócone, zakrzywione krzesło. Ciekawie, ciekawie. Lubię takie smaczki. W ogóle ktoś mi trochę napisał. Szybko sobie sprawdzę, biegnąc na tą stronę. Ktoś na grupie. Co my tutaj mamy? A, Badat wysłał filmik. Jak fani Jojo się witają. Jest to w ogóle za statek. Wilczy korzeń. Jest to tyle fajne, że można sobie z niego zrobić miksturę paraliżu. Damy radę na niego wskoczyć, czy nie? Jestem Dio, damy wskoczyć na każdy statek. Ciekawe mnie, czy walce drogowe potrafią pływać. Zobaczmy to. Tylko musimy wyjść na powierzchnię. No konie potrafią pływać, ale zapewne walce drogowe też. Prawda? No chyba, że twórca moda postanowił, że pójdzie na tyle w realizm, że walce drogowe nie będą w stanie pływać. Czasami się zacina. Dobra, już się odciął. I uwaga. Tak, tak działają walce drogowe w prawdziwym życiu. Każdy walec drogowy, jeżeli w nim wyjedziesz do wody, jest taka pewna motorówką. A w ogóle jaką szybką, wy to widzicie? Ja tego mogę oficjalnie użyć jako motorówki, serio. To jest szybsze od to jest szybsze od płynącego konia i to jest szybsze od płynącego człowieka. To jest piękne. Brakowało mi tylko jakiegoś modu na łodzie w Skyrimie. Ja bym się na to nie spodziewał. W Skyrimie nigdy nie było żadnej porządnej łodzi. A widzicie jak łatwo jest zrobić taką łódź? Wystarczy użycie walca drogowego z jakiegoś moda. Wiesz co, walec drogowy jest to trochę zbyt OP, powinni to znerwić. To jest łódź, to jest kompan w boju. To jest wierny towarzysz, który za tobą podąża. To jest piękne. Nie potrzebuję żadnych kobiet, ja nie potrzebuję niczego w tej serii. Ja nie potrzebuję żadnych kompanów, kiedy mam mój wierny walec drogowy, który wszędzie za mną podąża. Nie spodziewałem się, że biorąc pod na walec drogowy, pobiorę przy okazji mod na motorówkę, na wiernego kompana do boju. Jak również na świetny pojazd, który można jeździć. Trzeba coś zrobić z tymi atakami wampirów. Zaczęły się ataki wampirów, a to oznacza tylko jedno. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. Ach, list od Jarla. Obracamy się w wysokich sferach, co? Od Jarla? To chyba na tyle. Muszę iść. Ciekawie. Miasta Falkret. Pozwól się przedstawić. Nazywam się Sigiri, mam zaszczyt przedstawić funkcję Jarla w dumnym, starożytnym mieście Falkret. Wieści o twoich dokonaniach w Skyrim zwróciły moją uwagę. Chyba nie masz tam niczego pozytywnego. Jeżeli chcesz zostać tanem krainy Falkret, zapraszam cię na rozmowę ze mną następnym razem, gdy będę gościć w Falkret. Poza zaszczytem, jaki wiąże się z tym tytułem, moi tanowie mają prawo posiadania osobistego Huskarla. Informuję cię również, że jeśli twoje usługi... O, możesz przywijać list, tak. Tak działa każdy list. Wystarczy tylko naciśniesz strzałkę i możesz go sobie przewinąć. Okaże się dla mnie cenne, w dzielnicy Falkret z pewnością znajdzie się działka ziemi. No i to jest właśnie ten dom, który miałem podczas ostatniej serii. No i z niego nie chcę korzystać. W tej serii chcę mieć jakiś inny dom. Również będzie wybudowany, ale nie ten sam, okej? Po prostu jakiś inny sobie załatwię. I proszę bardzo, mam tutaj też samotnie. Nie wiem, czy chcę już wchodzić do miasta. Jak na razie jeszcze nie. Gdyż ciekawi mnie, czy w jakiś sposób time stopem uda mi się zatrzymać egzekucję, która tam się normalnie odbywa. Ale wracając do tematu. To
bardzo piękne ma dżihad. Dżihad. Tak, świetne imię. Ma dżihad. Tutejsze wichry są bardzo zimne. Każit ma towar, jeśli ty masz pieniądze. O jakim towarze mówimy? Czyżby, ta pani była jednym z towarów? Nie są mile widziani w miastach. Witaj, proszę za sprzedaż. Rozejrzyj się. Świetnie, koktajle Mołotowa. Tak po prostu, wyobraź sobie, że podchodzisz do Kazita i takie: hej, co masz na sprzedaż? Ty szesz, którą wyciąga: tutaj mamy najwyższej jakości koktajle Mołotowa, rzuć nimi we wrogów i patrz jak płoną. Mamy tutaj także granaty. Boże. Granaty? Naprawdę? Tak, mamy tutaj granaty. Świetnie, mam tutaj nawet... Kazici, wy chore pojeby, co wy sprzedajecie? Nawet dzieci pewnie mogą to kupować. Tak, modna broń rzucaną. Świetnie. Boże święty. Mikstury, co my tu mamy? Pomniejszego uzdrowienia. Dlaczego w sumie nie? To mi można naprawdę uratować dupę. Skuma. Nie planuję teraz tak za bardzo kupować. No ale naprawdę, to jest po prostu... Dlaczego, okej? Okay? Dlaczego? Kto tak po prostu... To jest karawana Kazitów. Wiecie co? Ja już wiem, dlaczego was nie wpuszczają do miasta. Bo sprzedajecie ludziom pierdolone granaty. Czym mogę ci służyć? Zapomnieliście, że jest średniowiecze. To jest trochę zabronione. To jeszcze nie te czasy, okej? Okay? To jest średniowiecze. W tych czasach mamy jedynie walce drogowe do pomocy w walce. Walce do pomocy w walce. To on potrafi jeszcze tańczyć? Trochę dać tę muzykę z GTA San Andreas. Jak są te zawody, kojarzycie? Z tymi lowriderami. Tak, walec drogowy, który do tego jest jeszcze lowriderem. To jest świetne. To jest najlepszy kompan w Skyrim. Tak, Reven, posiadasz walec drogowy, a narzekasz na granaty. Zobaczcie, walec drogowy to jest dwemerski walec drogowy. To jest low friendly. Jestem pewien, że gdzieś w dwemerskich ruinach były ukryte ich walce drogowe. Zbudowali gigantyczne roboty, ale jestem pewien, że walce drogowe to dla nich nic. Nawet ludzie jeszcze nie zbudowali gigantycznych robotów, a więc podejrzewam, że dwemerowie potrafiliby zbudować walce drogowe. Tym samym silnikami, którymi napędzali te wielkie roboty. Też zakładam, że są znacznie bardziej wydajne od tych ludzkich. Bo jakoś nie widzi się wielkich centurionów biegających po ulicach za przestępcami. A więc nie narzekajcie, to jest 100% lore friendly. 100% zgadza się z lore. Prawda? Nie żeby dwemerzy wynaleźli cement. Tego po prostu użyli jako inteligentnego kompana do pomocy w walce. Otóż tak, walce drogowego planuję używać tylko od czasu do czasu, raczej jako takiego... Kiedy się będę chciał pobawić, okej? Okay? Nie będę tego używał jako poważnej pomocy w walce, ani też nie będę tego używał do przemieszczania się. Od przemieszczania się będę miał Arwaka, ponieważ walec drogowy przykładowo nie potrafi przebyć góry. A więc działałby tylko na tych zupełnie płaskich terenach. Zobaczcie, ja myślałem, że zadaniem walca drogowego było robienie płaskich terenów, a nie działanie tylko na płaskich terenach. To jest trochę delikatnie, trochę fuck logic, skoro walec drogowy zrobiony do robienia gładkiej powierzchni, działa tylko na gładkiej powierzchni. O, świetnie, falmerzy! To jest trochę wyższy poziom przeciwnika, powiedzmy. Ja, 3 sztylety, szybko wycofać się, zanim mnie zauważy. Dobra, powiedzmy sobie może jeszcze trochę skradanie. Zresztą jednak mi trochę podbije to skradanie. Dobra, zaatakuję teraz, kiedy mnie jeszcze nie widzi. Będę w stanie rzucić 1 albo 2 sztylety. I teraz się znowu sobam. Dobra, come on, jeszcze chwilę sobie tutaj położę. Eksperyment skradania. Cały czas mnie jeszcze nie widzi. Skradanie się właśnie XP w momencie, kiedy to oko jest tylko po części otwarte. Nie kiedy jest zamknięte, ale kiedy jest po części otwarte. Czyli właśnie to jest idealna sytuacja, kiedy wróg wie o naszej obecności, ale nas tak do końca nie widzi. Ale z tego co widzę, falmerzy są w dosyć wysokim poziomie przeciwnika. Jak dla mnie. Nie wiem, czy powinienem w takim razie wchodzić dalej. Gdyż jednak...
Jest to odrobinę ryzykowne. Chyba sami widzicie, jak ten jeden farmer, do którego się i tak zakradłem, mnie zniszczył. O, tam idzie kolejny. To bardzo ryzykowne. Ale spróbuję. Nie widzimy cały czas? A, no tak, zapomniałem, że farmerzy są ślepi. Właśnie, właśnie. To tłumaczy, dlaczego on mnie teraz nie widzi. Wykrył mnie. Chyba mnie coś innego tutaj wykrył. Harus. Oh shit. Harusy to już coś, z czym naprawdę nie chcę walczyć. Chyba sami widzicie, dlaczego nie chcę walczyć z Harusami, prawda? Ale dobra, widzę, że zanim zajmę się tym farmerem, powinienem najpierw pójść na Harusy, które są tutaj. Które mnie doskonale widzą. I wiecie co? To jest samobójstwo. To jest cholerne samobójstwo. Ta jaskinia. No chyba, że... Nie, walec drogowy. Na walec drogowy jest tutaj trochę za mało miejsca, dobra? Plus obiecałem sobie, że nie będę go używał w walkach za trudnych dla mnie. Tylko będę go używał okazjonalnie dla zabawy. A nie dla uzyskania realnej przewagi. A więc po prostu spieprzajmy stąd ile sił w nogach. Proszę, nie wyjdą ze mną na powierzchnię. Odwrócone logo. No. Tak jest poprawnie. Dobra, chodźmy zatem dalej. Nie wyszli za mną, prawda? Tak, nie wyszli. Nie ma chuja. Quick save. To ja mam jakąś ścieżkę. Do jakiegoś dungeona z tego co widzę. Ale idzie prosto na zachód, więc dobrze będzie nią pójść. Tam jest jakiś magiczny czarodziej. Zobaczmy go sobie. Co to za magiczny czarodziej? Bandyci biją się z magicznym czarodziejem. Dobrze. To mi trochę ułatwi zadanie. Gdzie dwóch się bije, ten trzeci za chwilę wyrucha. Uczeń przywoływacza. To jest tak trochę wyższy poziom magicznego czarodzieja. To dobrze, że są tutaj bandyci. Które na pewno mi odrobinę z tym pomogą. Z bandytami sobie jeszcze poradzę. Z czarodziejem też bym sobie poradził. Ale w ten sposób będę miał jeszcze łatwiejsze zadania. Hej, frajerzy. Tutaj jestem. Fuf. Tam jeszcze chyba stał jeden. A, tutaj biegnie. Z łukiem. Pizda. Dzięki temu mogę go przeszukać. Tak. Nie, zaraz. Szybko spamić, spamić, spamić. Nie, nie udało się. Dobra, daleko nie poleciał. Ale Boże, jak go to wywaliło. Pomocy. Zaraz, gdzie on poleciał? Chyba gdzieś tam na górę. Cholera. Dobra, bierzmy wszystkie rzeczy. No i zaraz zobaczymy. Tutaj mamy tego magicznego czarodzieja. Humor czerwony. Chyba to sobie zachował na lunch później. Dziękuję za mój nóż. No tutaj cokolwiek jeszcze. Dobra, tego już przeszukiwałem. O, świetnie, dzień dobry. To nie był bandyta, którego szukałem. Wiem, że za pewnym strolem jeszcze teraz nie dam rady. Więc wolę się oddalić. No to ja sobie może już lepiej pójdę. Do widzenia, miło było poznać i tak dalej. Nie no, ten troll ze mną nie będzie szedł. Nie ma opcji. Tak, nie jest głupi, nie będzie biegł taki dystans. Surprise, motherfucker! Tak, to trafanie da się to wygrać. No spokojnie. Jeżeli mnie tylko nie trafi, a podejrzewam, że może mnie łatwo ściągnąć do hita. Jeżeli to będzie podskakiwało jak małpa, to mam szansę. Okej. Okay. Proszę bardzo, to załatwia sprawę. Na szczęście nie marnuję tak naprawdę żadnych szpletów podczas walk, to długo jak je później podnoszę. Cześć kozo. Jakaś taka pasywna była ta koza. Rogi kozy. Nie, dzięki. Dobra. Zrobię sobie quick save'a i chodźmy dalej. Nie wiem ile ten odcinek trwa, nie mam po prostu pojęcia. Odkryjmy sobie tego dungeona od razu. Waldhume. Okej. Ale dobra, ten odcinek już tak naprawdę możemy chyba zakończyć, gdyż już na pewno chwilę trwa. Okej. Być może wejdziemy sobie w kolejnym odcinku do tego oto dungeona. Być może. A być może nie. A więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie!